Nie polecam, nie polecam sprowadzania sobie obcego męża za granicę. Nie polecam, gdyż taka transakcja może się zakończyć czymś, czego się nie spodziewasz. Czym? A to zaraz ci opowiem. Hej, hej, moi drodzy. No właśnie, z dzisiejszego materiału dowiesz się, dlaczego nie warto sprowadzać sobie żony z zagranicy, męża zresztą też. Dlaczego Juan Gomez Jurado, bestsellerowy pisarz hiszpański, przewidział przyszłość. I dlaczego jego najnowsza blizna w żaden sposób nie przypomina mi trylogii Reina Rocha. No właśnie, blizna jest prequelem do trylogii Reina Rocha, której nie trzeba znać, by bliznę przeczytać. No i to jest też coś szczególnego. Jak to wszystko się spójnie łączy, tego dowiesz się za chwilę, a na dokładkę będzie też książka do wygrania. Słuchajcie, kiedy zaczęłam czytać Bliznę, to z zaskoczeniem odkryłam, że ona ma niewiele wspólnego z trylogią Reina Rocha, Czerwona Królowa. Ale co to znaczy? No tak, ona ma tę rozpędzoną akcję, styl jest ten sam albo bardzo podobny, ale w trylogii akcja rozgrywała się w Hiszpanii. Co więcej, bohaterowie byli Hiszpanami, a to nadawało całości takiego charakterystycznego posmaku. Tutaj jest natomiast zupełnie inaczej i okazało się, że to wszystko dlatego, że to jest prawdziwy prequel, to znaczy, że Juan Gomez Jurado napisał, słuchajcie, tę książkę 2 lata przed rozpoczęciem pisania trylogii. Połączył potem dopiero jedną z postaci w drugim tomie Loba Negra właśnie z bohaterką z Blizny. I tak naprawdę tę powieść można traktować jako wejście do tego świata, nie trzeba o nim nic wiedzieć, albo można potraktować właśnie jako powrót do przeszłości i zobaczyć, jak to wszystko się łączy. Przenosimy się do Stanów Zjednoczonych, Dolina Krzemowa i młodzi technologiczni mózgowcy, którzy chcą się stać tym jednorożcem tego roku, czyli największym projektem, który zarobi krocie. Simon Sachs właśnie zyskał taką szansę. Jego algorytm oparty na sztucznej inteligencji może zrobić z niego milionera. Jednak Simon nie jest do końca szczęśliwy, no bo jest samotny. Wpada więc na genialny pomysł, by sprowadzić sobie partnerkę, przyszłą żonę z Europy Wschodniej, a dokładnie z Ukrainy. Irina wydaje się idealna, ale ma w sobie coś takiego, no chociażby ta blizna pod okiem. Jaka jest historia tej młodej kobiety? Co tak naprawdę ukrywa? Powieść Blizna należy do uniwersum Czerwonej Królowej Juana Gomez Jurado, powieść, którą recenzuję dzisiaj dla Was we współpracy z wydawnictwem SQN. Nie wiem, czy kojarzycie, ale kilka lat temu było głośno o takich serwisach właśnie, które umożliwiały sprowadzanie sobie partnerek przyszłych żon zza oceanu. W końcu cały proceder wydaje się być no nieco podejrzany, taki jakiś lepki, chociaż jest oparty na bardzo prostych zasadach. On szuka sobie kobiety. Pięknej, młodej najlepiej, szczupłej, takiej modelki właśnie, ale układnej, porządnej żonki, która będzie stanowić cień do jego osoby i będzie pięknie uzupełniać wspólny obraz. Ona chce po prostu wyjechać, dostać wizę, zamieszkać w Stanach Zjednoczonych i mieć święty spokój. I mieć też zabezpieczenie finansowe. Nazywa się Russian Wives i jest to najbardziej ekskluzywna strona dla dyskretnych amerykańskich dżentelmenów, którzy szukają szczerej i pracowitej żony w krajach ze wschodu, jak głosi jej własna definicja. Rynek ciał dla szaleńców, którzy są gotowi dać się naciągnąć, zrujnować czy oszukać w zamian za pozwolenie na pobyt w Stanach Zjednoczonych, według Fox News. Amerykański bądź inny dżentelmen mają przede wszystkim chronić. A zresztą nigdy nie wiadomo, bo może coś między nimi zaskoczy, zaiskrzy. Przypadek Iriny jednakowoż to nie jest ta baśń ze szczęśliwym zakończeniem. Ona ma swój sekret, ona ma swoją tajemnicę, przede wszystkim ma swoją przeszłość. Tę przeszłość Juan Gomez Jurado pozwala nam poznać we wspomnieniach. To właśnie tam kryje się klucz do tej bohaterki i pozwala nam lepiej zrozumieć jej motywację. Łatwo się, słuchajcie, tutaj zorientować, że Simon Simonem, jego algorytmem, ale to Irina stoi na piedestale, ta kobieta z blizną. No właśnie, to o niej jest ta powieść, o jej kształtowaniu się, o jej stawaniu się i no trochę mi zajęło, żeby to jakby poukładać właśnie w tej układance Czerwonej Królowej i wtedy się okazało, że całość jest powiązana z drugim tomem Loba
Negra i stanowi bardzo ciekawe uzupełnienie tamtej historii w przyszłości. No właśnie, świat blizny to, słuchajcie, jest świat przeszłości. Chociaż tak przecież niedalekiej przeszłości, co jest w pewien sposób zaskakujące, jak świat szybko się zmienił. Nie ma jeszcze wojny w Ukrainie, imperia światowe mają inne priorytety, a technologia sztucznej inteligencji przełożonej już na zwykłego użytkownika jest jeszcze w fazie testowej. Juan Gomez Jurado no w sumie tak przewidział trochę przyszłość i jak sam napisał w posłowiu, no takie technologie, jakie opisał, pojawią się najpewniej w przyszłości. I teraz pewnie zaciera ręce, dlatego że no pojawiło się nawet więcej. Wszystko się sprawdziło, a nawet poszło kilka kroków dalej. I świat blizny to jest także taki prostszy świat, do którego wraca się właśnie z taką pewną nostalgią. I wiem, to jest bardzo dziwna sprawa przy powieści sensacyjnej, w której mamy wartką akcję, mamy przemoc, mamy syndykaty mafijne. No słuchajcie, no dzieje się tutaj wielkie korporacje. A jednak, bo świat jednak był ciut prostszy, oparty jeszcze na innych zasadach, które już dzisiaj nie obowiązują. No właśnie, całość jest rozpędzona, pełna akcji, pełna przemocy, pełna czarno-białych bohaterów. W gruncie rzeczy od początku wiemy, kogo tutaj lubić, komu kibicować, a na kogo zerkać z podejrzliwością. Chodzi jednak o dobrą zabawę, o taką historię, która oderwie nas od rzeczywistości na kilka dobrych godzin. Blizna nam to gwarantuje, a na dokładkę jeszcze jest wstępem do tak lubianego przecież uniwersum Czerwonej Królowej. Czekają Was zaskoczenia. Kto pierwszy raz pozna pióro Juana Gomez Jurado, ten z pewnością przepadnie, a kto będzie wracał po lekturze Czerwonej Królowej do właśnie tego uniwersum, będzie zaskoczony. Bliznę możecie wygrać w naszym konkursie z wydawnictwem SQN, a pytanie konkursowe brzmi: czym lub z kim kojarzy Wam się Hiszpania? Z czym lub z kim kojarzy Wam się Hiszpania? Swoje odpowiedzi wpisujcie w komentarzach pod filmem. Konkurs trwa przez tydzień, a potem wybiorę jednego zwycięzcę. Wyniki pojawią się i w opisie pod filmem, i w poście dedykowanym na społecznościach YouTube. No tak, kochani, to było zaskoczenie. Weszłam do tego świata w oczekiwaniu takiego klimatu właśnie jak Czerwonej Królowej, po czym okazało się, że nie mogło być takiego klimatu, bo jeszcze nie było Czerwonej Królowej. I Juan Gomez Jurado dopiero zaczynał tak naprawdę tę historię. I teraz widzę, jak ciekawie przeskoczył potem, jak wykorzystał właśnie bohaterkę, którą poznajemy w bliźnie, w samej trylogii. Podoba mi się to, że nie jest to też bezpośrednie przełożenie przeszłości bohaterów, że jesteśmy w zupełnie innym świecie tak naprawdę. Po drugiej stronie oceanu, tutaj w ogóle inne rzeczy się dzieją, inne rzeczy są priorytetami i tak jak trylogia Reina Rocha jest trylogią thrillerów sensacyjnych, tak Blizna jest bardziej powieścią sensacyjną z elementami właśnie dreszczowca, tak można powiedzieć, ale przede wszystkim powieścią sensacyjną. Jestem ciekawa, czy jesteście już po lekturze trylogii Reina Rocha, czy może dopiero zaczynacie w ogóle wejście do tego świata? Jeśli tak, sięgajcie po bliznę. Tak jak powiedziałam, tę powieść możecie traktować jako wstępniak w ogóle do twórczości tego pisarza, jako wstępniak do uniwersum i możecie ją również potraktować jako powieść całkowicie zamkniętą. Mam nadzieję, że Wam się spodoba, że będziecie również zaskoczeni, jeżeli znacie trylogię. Dawajcie koniecznie znać, co myślicie, a my, kochani, widzimy się już niebawem. Do zobaczenia, pa pa!